Bohaterowie są wśród nas. Atlas botaniczny. Superbohaterowie. La 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 la. Da 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 dom. Ej, ślicznotko, chodź się żenić. Jest pan wstrętny, paskudny i stary. Ach, tak. Moje życie. Hej tam! Kogo tu uratować? Chcecie czy nie chcecie? Ja was i tak uratuję! To zostańcie sobie nieuratowani! Zajączku, a ciebie uratować nie trzeba? Hej! A was ratować nie trzeba? Uj! Ha ha ha!
Jak będzie trzeba, i tak was uratuję! Wielkie pranie. Żaden kotek na tym świecie brudny nie chce mleczka pić, bo go mama nauczyła, najpierw pyszczek trzeba myć. Nawet nieposłuszne prosie, gdy raciczki brudne są, zanim wlezie do korytka,
grzecznie myją się. Słonko z nieba jaśniej do nich śmieje się. Jeśli dzieci rano grzecznie myją się, słonko z nieba jaśniej do nich śmieje się. Trzeba o tym też pamiętać, że choruje często ten, kto o myciu zapomina, żyje w brudzie noc i dzień. A co z nami chyba ludzie, to powinni wstydzić się. Gdy się czasem okazuje, świnka lepiej myje się. Jeśli dzieci rano grzecznie myją się, słonko z nieba jaśniej do nich śmieje się. Jeśli dzieci rano grzecznie myją się, słonko z nieba jaśniej do nich śmieje się. Już, jedziemy! Rano grzecznie myją się, słonko z nieba jaśniej do nich śmieje się. Jeśli dzieci rano grzecznie myją się, słonko z nieba jaśniej do nich śmieje się. Uroda ma wielką moc. O! I hop! Hopla! Jupi, jupi, ju! Oj! A! A! Oj! A! Oj! A! Poczta. Żurnal Mód i Urody. Sudoku. Więc to taki jest sekret nieziemskiej urody. Ale to jest fajowe. Gdy ktoś nigdy się nie zmienia, to wychodzi na jelenia. Ty wyglądasz tak zwyczajnie, nudno i przewidywalnie. Nie kochają cię, nie podziwiają cię, ale jest sposób na cudowną zmianę losu. Gdy się pięknie umalujesz, włos lokówką potraktujesz, wygląd jak marzenie możesz mieć. Makijażem to jest pewne.
żaby zrobi się królewne. Znowu wszyscy będą ciebie chcieć. Przecież tak starałam się, nie wiem co mi poszło źle. Wytłumaczcie mi dlaczego przypominam coś takiego dziwacznego i nawet strasznego, że aż się boję, kiedy tak przed lustrem stoję. Malowanie mi obrzydło, bo wyglądam jak straszydło. Odechciało mi się szminkę brać. Grupa warstwa makijażu zjada cały wyraz twarzy, bo we wszystkim miarę trzeba znać. No i co tak siedzisz? Tyle urody trzeba sfotografować. Zajączku, też chcesz być taki ładny? Czarodziejka. Salon urody. Uroda ma wielką moc. Kłamca, kłamca. Planujesz wyjechać w jakieś odległe miejsce? Namalowano ten obraz. Więc jesteście akwarelo awangardą? Ekspresjoniści czy impresjoniści? To idę z wami. Jestem ekspresowa i imprezowa. Jestem artystką i mam przypinki. Nie, nawet się nie waż. A ty wiesz w ogóle jaka ja? Jestem przeogromniaście silna? Mogę, tak było. Podniosłam sztangę tak, a raz...
najwspanialsze we mnie jest to, że nieważne co robię, nie męczę się. Kiedyś obeszłam całą ziemię bez zatrzymania. A ja za to hopsa, 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 tak? Kamień wpadł mi do buta, bolą mnie stopy. Skąd biorą się te wszystkie kamienie? Nie! Szałasy nie są dla mnie. A widziałeś piramidy w starożytnym Egipcie? To moje dzieło. A za to ja... A widziałeś Monę Lizę w Luwrze? Ja pozowałam. Ale to śmieszne. Ciebie wyszedłby co najwyżej czarny kwadrat na białym tle. A ja to bezkresne źródło artystycznej inspiracji. My nie chcieliśmy. Tak wyszło. A wiesz, że taki ze mnie kucharz, że nawet z pianek i grzybów upiekłabym tort bezowy z marcepanem. No a ja... Oj! Nic takiego! Ja tam nie takie pożary zagaszałam. Co? Boisz się misia? Ja się go nie boję, ani o ciupinkę, a dlatego, że jestem surowa i on boi się mnie. Przy mnie nie będziesz niegrzeczny. Zły miś? Ha, do kąta. Zły miś? Ha, nie będzie deseru. Zły misia! Niedźwiedziu, więcej tak nie będę. Wiesz ty co? Kłamstwa są męczące. Nie będziemy już kłamać. Ale możemy sobie pofantazjować. Zatem, czy opowiadałam ci, jak poleciałam na księżyc na kuli armatniej? Nie ma jak u maszy.
Różyczko, gdzie jesteś? Chodź na śniadanko. Tak każdego dnia. Mają wilczy apetyt. Zjadają wszystko, co dostaną. A gdzie moja Różyczka? Przepadła moja dziewczynka. Ach, muszę jej jutro poszukać. Thank you.
Wy tu się bawcie, a ja wyskoczę pilnie. Mojej różyczki. Tym cię zwabię. Wrócisz do mamusi raz, dwa. Świński nosek, a u ciebie? Jak udowodnisz, że ty to ona? A dlaczego ty masz takie wielkie uszy? A dlaczego ty masz taki wielki nos? To dlatego, że nie słuchałaś mamusi. Teraz idź i zastanów się nad swoim świńskim zachowaniem. Ciężko być rodzicem. Niełatwo być dzieckiem. Długo kąpała się moja świneczka? A nie zmarzła mi moja córeczka? Nic się nie martw, malutka! Mamusia zaraz cię wyleczy! Bawiłam się w doktora. Ah!
Zgadzam się. Konfiturki. Może dosolić? Misiu, patrz! Kosmonauta je przybył! Lot przebiega zgodnie z planem. Szyszek bez ogonków, żeby najadł się mój miś. Och, do życia nastawienie kulinarne dzisiaj mam. Najpyszniejsze konfiturki niedźwiedziowi memu dam. Oh!
Krzysiu, no gdzie ty łazisz? Wszystko już dawno stygnie. Masza i Kasza. Warcaby. Podręcznik. Zadanie 22. Białe zaczynają i wygrywają. Odpowiedź na zadanie 22. Warcaby. Że niby kasza? O, fuj, nie. Ja nam lepszą kaszkę zrobię. Aha! To jest kasza. No.
Naważyłam. Kim jestem? Jeszcze tylko 5 minutek. Muszę wybrać, kim zostanę w przyszłości. To jest poważna decyzja. O,
wybiorę taki zawód, z którego nikt nie będzie się śmiał. Naukowiec! To poważna profesja. Z tego się nie żartuje, ani nie robi kawałów. Chociaż nie, z naukowcami też bywa zabawnie. No to będę lekarzem, bo bardzo nie chcę, żeby ktokolwiek się ze mnie śmiał. Jak ktoś się zaśmieje, zrobię mu zastrzyk tą igłą. Mam lepszy pomysł, nauczyciel. Będą chichotać dwuja. Będą się śmiać, pójdą do dyrektora. Gdy wszystko nagle idzie źle i smutek jakiś gnębi cię, o nie, pomyśl, że talent w sobie masz. Już czas, by przed innymi odkryć go, bo właśnie to prawdziwy ty, ty. Pogoda ducha w tobie tkwi, a to otworzy każde drzwi. Wierz mi, uśmiechnij się, gdy smutno ci. W te dni nie warto jest przysypiać chwil. Nowa miotła.
tego mi było trzeba. Zaraz wszystkich powymiatam. Ej, 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 ej! Co? Strach cię obleciał? Teraz polecimy do misia? Oj! Oj! Ratunku! Leć trochę niżej! Zatrzymaj się! Do kogo mówię? Mi właśnie chodziło. Chodź, teraz polatamy wolniutko. Ach, ależ ja pięknie latam. A teraz do misia. Mity i legendy naszego lasu. Baba Jaga i latająca miotła. Wszyscy, którzy na miotłach latają, wiedźmami się stają? Ja też będę miała taki nos. Oj, ja to się chyba już nalatałam. Ej, no co ty, nalatałam się już. Misiu, ona mnie nie puszcza. Misiu, zdejmij mnie z tej wstrętnej miotły, zanim mi się nos wydłuży. Oj! Ach, na szczęście poleciała. Dość, więcej nie latam.
Tak, tak, tak. A gdzie mogły podziać się kreskówki? Zacznijmy dochodzenie. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć. Na kreskówki mam dziś chęć. Kliknę na mikrofon wnet. Powiem Masza i Niedźwiedź.